dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Dzień dobry Państwu, za chwilę wstajemy, a teraz serwis informacyjny, sobota 11 maja, Konrad Chmiała, zapraszam. Wielki Marsz Solidarności oraz Solidarności Rolników Indywidualnych przeszedł wczoraj ulicami Warszawy. 300 tysięcy ludzi protestowało przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu i niekontrolowanemu napływowi towarów rolnych z Ukrainy. Obywatele Unii mają zostać zmuszeni do ograniczenia konsumpcji mięsa i nabiału, podróży samolotem czy autem. Już teraz w zawrotnym tempie rosną ceny budowy domów, a także produktów na półkach. Rolnicy wiedzą, że jeżeli w polityce Unii Europejskiej nie nastąpi zwrot, ich gospodarstwa zbankrutują. Według nieoficjalnych informacji nawet 300 tysięcy osób w stolicy protestowało przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Zielony Ład, no, to jest zagrożenie dla Polski, dla całej Europy. Zejdziemy do Afryki i tyle z tego będzie. Przeciwko Zielonemu Ładowi, ponieważ wszyscy za niego zapłacimy. No właśnie, jak zapłacimy? W czym to się może objawić? We wszystkim, począwszy od naszych mieszkań, przez samochody, po wysokie ceny energii. Zapłacimy wszyscy? Wszyscy, no prawie 32 tysiące rocznie każdy Polak. Wszyscy protestujący są świadomi, że Zielony Ład równa się drożyzna. Rolnicy już pokazali nam, że jest to coś, co może dotknąć nas wszystkich, no bo jak rolnik będzie musiał więcej płacić, to w końcu my będziemy musieli więcej płacić za żywność, którą w końcu jemy. No tak, ale za cenę energii też wszyscy płacimy. No dokładnie, tak samo. Przecież ETS to jest około 60% ceny prądu. No to gdyby usunąć te 60%, energia byłaby tańsza w całej Polsce. Do czego to doprowadzi, a nawet już doprowadza? No likwidacja przemysłu w Polsce, znaczy przemysłu, no generalnie ograniczenie różnych firm przemysłowych, które wyniosą się z Europy do Chin na przykład, a my i tak będziemy musieli stamtąd różne materiały sprowadzać, no bo tutaj, jeżeli mamy wprowadzać zeroemisyjność, jaki to ma sens? To jest, że tak powiem, kopanie własnego grobu. Strajk to też walka o suwerenność naszego kraju. Muszą nam dowalić Zielony Ład tylko dlatego, żebyśmy spadli do poziomu polskiego pracownika z początku lat 90. Wtedy byliśmy dobrzy. Jeden kierunek, Niemcy i szparagi. Nie. To się skończyło i to się już nie wróci. Zmuszanie nas do inwestowania w wymianę ciepła, w samochody. No właśnie, wcześniej gaz był dobry, teraz gaz jest nagle zły. O co to chodzi? No bo trzeba coś kupić może z Niemiec. Trwa strajk okupacyjny w Sejmie. Rolnicy nie opuszczą gmachu, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Chociaż protest rozpoczął się w czwartek, to na razie nie widać szans na porozumienie. Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ocenił, że postulaty protestujących w Sejmie są w dużej mierze nieaktualne. My cały czas mamy nadzieję, że spotkamy się z premierem Donaldem Tuskiem. Nasze zamiary są bardzo pokojowe. Potrzebujemy 10, 15, 20 minut na spotkanie. Chcielibyśmy typowo z panem Donaldem Tuskiem przedstawić, co nas boli w tym rolnictwie, bo być może inni źle to przedstawiają, być może nie docierają fakty, które są w rolnictwie. Być może złymi ludźmi się otoczył pan Donald Tusk. Mówię tutaj o ministrze Kołodziejczaku na przykład. Jest to osoba, która na pewno nie przedstawia prawdziwych realii, które są na wsi. No niestety do dnia dzisiejszego nie mamy tutaj jasnych sygnałów od premiera, że chce się z nami spotkać. No wręcz odwrotnie. W ocenie komentatorów Donald Tusk nie chce rozwiązać problemów rolników, bo zawarł układ z eurokratami z Brukseli. Zwrócę uwagę na tekst z Deutsche Zeitung, który stwierdził, że Bruksela chce pokazać Polakom, że poparcie nowego rządu, tu ma na myśli rząd Tuska, opłaca się politycznie i finansowo. I to jest teza z Deutsche Zeitung moim zdaniem prawdziwa. Rząd Tuska zawarł polityczny kontrakt z Komisją Europejską i świadczy o tym również odchodzenie przez Komisję Europejską od tego punktu związanego, paragrafu związanego z praworządnością.
Poza tym Donald Tusk nie chce się narazić Komisji Europejskiej, a to Komisja Europejska dysponuje narzędziami, które mogłyby poprawić sytuację rolników. Natomiast Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, bowiem zależy jej na rynku Mercosuru i krajów stowarzyszonych, a to jest 700 milionów konsumentów, gdzie Komisja Europejska lokuje eksport między innymi big farmy, przemysłu chemicznego, przemysłu maszynowego i w zamian ściąga na rynek europejski produkty żywnościowe i zboże, między innymi skażone pestycydami, których Komisja Europejska zabrania używać na terenie Europy. Rolnicy czują się oszukani i biorą sprawy w swoje ręce. Podczas protestu zostało zebranych ponad 150 tysięcy podpisów poparcia pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. O wczorajszym proteście rolników rozmawiali w Telewizji Republika goście Danuty Choleckiej. Taki protest był, gdzie naprawdę wszyscy wiedzieli, po co idą, w jakim kontekście protestują. I ten oddźwięk, który dzisiaj był i ta liczba osób, która dzisiaj była, naprawdę pokazała, jak polskie społeczeństwo przeciwstawia się skutkom Zielonego Ładu szeroko pojętego. Dzisiaj była ta prawdziwa solidarność, bo dzisiaj nie, że żeśmy się policzyli, bo też był ogrom obywateli naszego kraju, ale przede wszystkim pokazaliśmy tą jedność i solidarność, która nam będzie potrzebna, bo rząd widzi, jeżeli faktycznie gdzieś jest niezgoda, kłótnie, to zaraz w to wchodzi, w tą szczelinę. A myśmy dzisiaj pokazali, że nie ma szczeliny, a jeszcze bardziej się zacieśniamy, jeżeli chodzi o współpracę, bo przed nami kolejny etap, czyli zbieranie podpisów pod referendum. A za chwilę Natalia Rzeźniczak i Łukasz Jankowski już czekają na Państwa w naszym studiu plenerowym. Teraz żegnam się z Państwem, uprzejmie dziękuję za uwagę, a za chwilę pogoda.